Dzisiaj w podróżach Roberta odwiedzę wzgórze Tibidabo z kościołem, a właściwie bazyliką Serca Jezusowego, koło którego znajduje się też najstarsze wesołe miasteczko w Hiszpanii. Nazwa Tibidabo pochodzi od łacińskiego słowa tobie dam, gdzie szatan kusił Jezusa: dam tobie królestwo, tylko wykonaj pokłon dla mnie. Jest to najwyższe wzgórze wokół Barcelony, 512 metrów, z którego rozpościera się widok na całą Barcelonę i okolice. Z powrotem, jak jedziemy z Montserrat, postanowiliśmy jeszcze zobaczyć kościół poświęconego Serca Jezusa. To jest przy samej Barcelonie najwyższy punkt, gdzie można zobaczyć całe miasto z góry. Dojeżdża tutaj też kolejka z Barcelony, linowa. A my idziemy właśnie z parkingu, który kosztuje 13 euro na cały dzień. Można też płacić na minuty. Zobaczymy, ile nam to wyjdzie, ile czasu tutaj nam zajmie. A teraz idziemy na punkt widokowy. Rzeczywiście piękny widok na Barcelonę. Idziemy jeszcze dalej, żeby zobaczyć całą panoramę. W Hiszpanii wszędzie widzę kolarzy. Nawet tutaj przyjechali na najwyższy punkt, ale się nie ma co dziwić. Muszą ćwiczyć. No, miejsce jest cudowne. Lepszego sobie trudno wyobrazić, jeżeli ktoś chce zobaczyć całą Barcelonę z góry. I przy okazji jeszcze zobaczy kościół. Można się napatrzeć spokojnie. Jestem na samym szczycie. Za mną jest kościół, zaraz go pokażę. A tutaj dojeżdża kolejka. Wagonikami można się dostać z Barcelony. A teraz zrobię spokojnie panoramę Barcelony. Powolutku muszę jechać, bo tu jest mnóstwo rzeczy, które warto zobaczyć, jeżeli ktoś zna Barcelonę. Naprzeciwko Góra Olimpijska był Sagrada Familia, była przed chwileczką. No i trudno mi zobaczyć, bo jest ciemno na tym ekranie w tej chwili, ale spróbuję zrobić jeszcze raz na kościół Sagrada Familia, żeby było widać, w którym on jest miejscu w Barcelonie. O. Dobrze, teraz jest troszkę czasu. Pójdziemy do kościoła, zobaczymy widok z kościoła. Oczywiście kolarze ćwiczą przy każdej okazji, chociaż w takim słońcu to zabójstwo. Zobaczymy, czy będzie można wejść do kościoła, czy raczej nie. Piękny kościół. Wejście do kaplicy i do kościoła jest gratis, natomiast aby wjechać na górę windą i popatrzeć na widok, trzeba zapłacić. Kasy są tutaj przy kaplicy. Zaraz przy wejściu w lewo trzeba wejść i kupić bilety. Mały, ale pięknie przyozdobiony. Fajnie, że nie ma dużo ludzi. Nie wiem, dlaczego nie ma dużo, ale to nawet jest duża zaleta. Taki piękny widok można sobie podziwiać ze szczytu kościoła. I nie przejmować się, że ktoś się tutaj zaraz dopchnie i będzie chciał się napatrzeć albo sobie selfie porobić. Mamy tu piękny widok z kościoła
na Barcelonę. Wjazd i wejście do kościoła i na szczyt kosztuje 5 euro. Z audioguidem 6 euro. Warto kupić to, euro dołożyć i wtedy mamy jakieś tam informacje dodatkowe, ciekawe. Mamy tutaj port, wzgórze olimpijskie i tutaj port, gdzie są statki. I jeden ze statków, przypuszczam Costy albo MSC, trudno mi tutaj zobaczyć. Ale jedna z moich ulubionych gór to jest właśnie ta, bardzo blisko morza, blisko centrum, gdzie odbywały się zawody kolarskie. Jest stadion olimpijski, jest miedź olimpijski, a dalej to jest port już. Jesteśmy na wysokości dokładnie 541 metrów nad poziomem morza. Czyli 500 metrów trzeba wyjechać tu na rowerze. Trochę tutaj jest pracy, żeby wjechać. Trochę kilowatów trzeba wykonać pracy. Ale widok jest piękny. No, ktoś się tutaj może z dziećmi też fajnie pobawić. O, pięknie widać Barcelonę, naprawdę pięknie. Widać, że jest olbrzymia i ciągnie się tam wzdłuż morza dalej. W tych nowych budynkach tam była położona wioska olimpijska dla olimpijczyków, którzy startowali w zawodach. Między innymi na tej górze, co pokazałem, mojej ulubionej, co jest blisko portu. Tam były też zawody rowerowe, kolarskie. Chcę obejść teraz dookoła, zobaczyć wszędzie widok na każdą stronę, a potem pójdziemy jeszcze wysoko w górę. A tam daleko jest Montserrat. Właśnie widać, to charakterystyczna góra. Trudno jej nie zauważyć. Ale oprócz tych widoków na Barcelonę, ten kościół też jest bardzo ładny. Kościół nie jest stary. Zaczęty w 1902 roku, a jego budowa trwała prawie 60 lat. Dobrze, że troszkę cienia tu jest. Tutaj widok na wieżę telewizyjną w Barcelonie. A tam, tuż przy morzu, lotnisko w Barcelonie. Teraz trzeba pójść jeszcze wyżej, po tych kręconych schodkach, prawie na sam szczyt. Tu też widać wpływ Gaudiego. Front tego kościoła także projektował Gaudi. No nic, schodki jak zwykle malutkie. Też jeszcze ładniejszy widok i tutaj 12 apostołów, figury 12 apostołów, a na dole leci samolocik.
obejdę jeszcze tutaj dookoła, pokazać się ładny widok z jeszcze wyższego poziomu. Tutaj są apostołowie 12, którzy byli na ostatniej wieczerzy z Jezusem. No i będę wchodził do środka. Wiatr, muszę ten kapelusz przytrzymać, bo inaczej znowu mi zdmuchnie. Sama góra, idę. Tak wysoko jeszcze nie byłem. Balkonik. Można wyjść. Dobra. Muszę wyjść, przejść cały. Trudno, jak już tutaj wyszedłem, to trzeba go przejść. Widok kilkanaście metrów wyżej. Nie ma dużej różnicy widoku, tylko strach jest większy, żeby przejść po tym malutkim balkoniku. Chociaż są murki, jest poręcz, a nic nie zasłania. Jest tylko taki mały murek. I człowiek chce jak najszybciej wejść do środka i popatrzeć troszkę z niższa. Właściwie nie mogę doczekać, gdzie te drzwi są. Co? Dobrze, że nie było więcej ludzi. Nie mam takiego dużego lęku wysokości, a jednak człowiek czuje wrażenia. Dobrze, że nie ma dużo ludzi. A widzę, że każdy ma troszkę wrażeń, jak tu wchodzi. Nawet jeżeli nie ma dużego lęku wysokości, to czuje się tak niepewnie. Naturalne środowisko dla człowieka, taka wysokość, zwłaszcza wysokość, gdzie wszystkie budynki czy wszystkie elementy budowli są poniżej nóg. Akurat pierwszy raz byłem tak, że na szczycie jakiejś budowli, całkowicie na szczycie, bo zawsze to było tak, że jakieś tam elementy wystawały tutaj. Naprawdę nic. Schodzimy teraz po schodkach krętych. Wcale nie jest przyjemnie. No ale człowiek się czuje coraz bliżej, coraz lepiej. Kościół nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak ta kaplica pod kościołem, ale wysokość jest naprawdę imponująca. Na zewnątrz jestem teraz tego kościoła, a na górze Chrystus. To jest kaplica pod bazyliką. Bazylika jest o piętro wyżej, tą, którą zrobiłem przed chwileczką. A myślałem, że to jest kościół taki ładny. Mały, ale ładny. A dosyć wysoki. A ta bazylika jest potężnie wysoka. Ta kaplica wygląda jak kościół, a nie jak kaplica. Przepiękna.
Nawet bardziej mi się podoba niż ten kościół u góry. Bardziej ozdobiona. Wrażenia po oglądnięciu niesamowite. Jedna z ładniejszych kaplic, jeden z ładniejszych kościołów. A widok niesamowity. Rzadko kiedy można taki widok mieć z kościoła. A wyjście nawet na sam szczyt, to też bardzo rzadka rzecz, którą rzadko kiedy można doświadczyć. No piękny ten kościół. Zrobię jeszcze raz zdjęcie, bo tu jest bardzo ładne ujęcie na ten szczyt i na Chrystusa, który praktycznie można wyjść na sam szczyt. Dochodzimy do coraz ładniejszych punktów widokowych i odkrywamy miejsca na coraz ładniejsze zdjęcia. I jeszcze jest jeden punkt, który no chyba przebije wszystkie punkty. No nie, przepraszam, nie przebije tego punktu tuż pod Chrystusem, gdzie byłem, gdzie nic nie zasłaniało i 360 stopni mogłem obserwować, no ale tam człowiek patrzył raczej na to, żeby jak najszybciej zejść, niż podziwiać widoki. No chyba, że ktoś nie ma lęku wysokości w ogóle, no to tak, to może tam posiedzieć trochę. Zwłaszcza, że dzisiaj nie ma turystów, to praktycznie samemu można sobie podziwiać. Ale ja się czuję jednak bezpieczniej, troszkę niżej. No wjeżdża kolejka szynowa na tą górę. Zjeżdżamy już ze wzgórza i tutaj są dwie różne ulice, drogi prowadzące na wzgórze. Obie bardzo ładne. Piękna widokowa droga przed nami. Muszę tu przyjechać kiedyś rowerem. Bardzo dużo kolarzy jeździ na tą górę. Zjeżdżając samochodem z góry można podziwiać piękne widoki. Czasami nawet ładniejsze, ponieważ miasto jest bliżej i łatwiej poznać szczegóły. Rowerem szosowym można dojechać tylko ulicą razem z samochodami. Próbowałem włączyć Google'a, żeby mnie poprowadził trasą rowerową, ale prowadził mnie przez jakieś góry i kamienie, więc zrezygnowałem. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, a jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.